Witam serdecznie Adama Zwońskiego, członka grupy rekonstrukcyjnej Biały Orzeł, który rekonstruuje wraz z osobami swojej grupy postacie z epok XVIII i XIX wieku. Dzisiaj chciałbym przedstawić postać żołnierza pułku Czapskiego, nie znam dobrze, dlatego liczę na to, że pan Adam mnie tutaj będzie poprawiał i też pokaże w wspaniały, obrazowy sposób tą postać, bo jest ciekawa, chociaż bardzo niszowa, ale niezwykle ciekawą postacią w ciągu historii polskiej wojskowości. Także zapraszam Państwa do słuchania i do też samego pogłębiania tej wiedzy, którą pan Adam nam przedstawi. No więc zaczynając, panie Adamie, kogo pan przedstawia, jaką epokę ten żołnierz ukazuje nam w polskiej wojskowości, jak jest ubrany, jaki ma sprzęt, jakie wyposażenie? Bardzo prosimy o krótką, ale ciekawą wypowiedź. No dziękuję, zostałem już przedstawiony, także od razu przejdę do rzeczy. Przedstawiam sylwetkę piechura polskiego z końca XVIII wieku, czyli to jest okres, powiedzmy, powstania kościuszkowskiego, wojny o obronie konstytucji, czyli takie ostatnie, jak gdyby, ostatnie lata naszej niepodległości, pierwszej Rzeczypospolitej. Generalnie oczywiście ludziom się ten okres kojarzy głównie z postacią Kosyniera, czyli tego chłopa z kosą na sztorc, albo jeżeli już takiego kawalerzysty narodowego z szablą na koniu. Natomiast praktycznie ludzie nie znają głębiej tematu, nie znają sobie sprawy, że generalnie większość armii europejskich ówczesnych składała się z piechoty. I ja przedstawiam taką sylwetkę żołnierza piechoty koronnej, to jest regiment koronny. W tym okresie nosił nazwę Regiment Pierwszy Koronny szefostwa Mikołaja Czapskiego. To był ostatni szef tego regimentu. I tego szefa regimentu ten oddział jakby wziął swoją nazwę. Natomiast na liście regimentu w tym czasie nosił numer 3. Ten regiment generalnie, powiedzmy, jest takim symbolem tych dwóch wielkich wydarzeń w naszej historii, czyli wojny w obronie konstytucji oraz powstanie kościuszkowskiego, gdyż podejrzewam, że ludzie nie wiedzą o tym. Większość ludzi, Polacy, nie wiedzą, że ten słynny obraz Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku Krakowskim, namalowany przez Stachowicza w kilkunastu wersjach, właśnie przedstawia naczelnika Kościuszki, który składa przysięgę na rynku. A w tle tej przysięgi Kościuszki stoi na rynku oddział właśnie piechurów polskich. I to są właśnie ludzie, czy piechurzy regimentu Czapskiego. Znaczy, żeby tak jakoś syntetycznie to przedstawić, tą sylwetkę, trzeba koniecznie powiedzieć o jakby sytuacji politycznej, w której myśmy się wtedy znajdowali. To była sytuacja dla nas zła. Państwo polskie, Rzeczypospolita, w XVIII wieku znajdowało się w stanie rozkładu, upadku. Oczywiście upadek państwa pociąga za sobą także upadek armii. I ten stan rzeczy generalnie trwał przez kilkadziesiąt lat. Oczywiście mieliśmy polskich patriotów, którzy widzieli, co się dzieje, którzy próbowali ten stan rzeczy naprawić. Natomiast wszystkie reformy, aż do końca stulecia, kończyły się niepowodzeniem, a to z prostego powodu. Rosja, carowie Rosji, mieli swoich ludzi w Polsce. No ci posłowie, ci zdrajcy po prostu zrywali kolejne sejmy, które właśnie chciały ten stan rzeczy poprawić. Przede wszystkim chodziło o zwiększenie liczebności naszej armii. Dopiero końcówka wieku XVIII, czyli te wydarzenia związane głównie z uchwaleniem Konstytucji 3 Majowej, stworzyły warunki, żeby tą naszą armię powiększyć. Generalnie bolączką naszej armii wtedy, oprócz jej niskiej liczebności, była jej przestarzała struktura organizacyjna. We wszystkich ówczesnych armiach europejskich, tych liczących się armiach,
główny trzon wojska to była piechota. U nas, ale u nas nie. U nas, aż do reform Stanu Wielkiego, nasze wojsko składało się głównie z jazdy, która stanowiła przynajmniej połowę tej armii, a jeżeli nie więcej. Dopiero reformie sejmu czteroletniego, jakby tak zwany etat tymczasowy, uchwalony w 1790 roku, pozwolił zwiększyć liczebność tej piechoty. Ale i tak to była struktura nieodpowiadająca ówczesnym warunkom pola walki, bo piechota według tego etatu miała stanowić mniej więcej w stosunku do jazdy 1:1, a to było nadal anachroniczna struktura. A przepraszam, że wtrącę. Z czego to wypływało, to takie zapóźnienie rozwoju logistycznego i technicznego, znaczy, i takiego taktycznego armii polskiej? O tym powiedziałem już, jedną przyczyną była taka, o czym powiedziałem wcześniej. Byliśmy pod protektoratem rosyjskim, czyli wszystkie najważniejsze decyzje polityce zewnętrznej i wewnętrznej, a jedną z takich decyzji musiało być powiększenie armii, wymagało zgody każdorazowego cara Rosji. Tej zgody nam nie dawano. Dlatego wszystkie reformy skończyły się niepowodzeniem. Natomiast tutaj jeszcze trzeba pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Generalnie w armii, naszej armii XVIII wieku, w przeciwieństwo do armii naszych sąsiadów, werbunek opierał się na zaciągu ochotniczym, czyli ten, kto chciał wszedł do wojska. Oczywiście nasi najgroźniejsi armie zaborcze, Rosja plus Austria, już wówczas, przynajmniej od połowy XVIII wieku, jeżeli nie wcześniej, miały armie oparte na przymusie, czyli poborze. Czyli taka armia zawodowa, można powiedzieć. Nie, to nie była zawodowa, no bo pobór to nie jest zawodowe wojsko, prawda? No tak, tak, no to zasadniczo. Ale to było, skutkowało to tym, że ta armia naszych sąsiadów była wielokrotnie większa od naszej. No bo pobór daje więcej żołnierzy, no tak, niż werbunek ochotniczy. Dopóki nasza armia była niewielka, no to ten werbunek ochotniczy jakby pozwolił zapełnić szeregi piechoty. Głównie chodziło nam o rozbudowę piechoty. Natomiast kolejną przyczyną była taka, że szlachta, która ówcześnie jakby była taką siłą polityczną, która rządziła krajem, nie zgadzała się na rozbudowę piechoty, ponieważ ci potencjalni rekruci musieliby pochodzić z dóbr szlacheckich. A to by osłabiło ich majątki. Gospodarki. Dlatego generalnie ten zaciąg ochotniczy opierał się głównie na poddanych w dobrach królewskich i dziedzicznych, co nie mogło przynieść pożądanej liczby wojska. Dlatego też to nam długo hamowało. Natomiast ja chciałbym generalnie tylko tyle powiedzieć o tych przyczynach reformy, bo to jakby też trochę nie ma co przedłużać tego tematu, nie? Wiadomo jak było, że tej piechoty było mało i było trudno ją powiększyć. Natomiast udało się powiększyć tą piechotę w końcu. Przed dzień wojny z Rosją, w maju 1792 roku, do około 22,5 tysiąca w Koronie. Na Litwie kilkanaście tysięcy. W ramach tego etatu 65 tysięcy dla całej armii. No i ten żołnierz, właśnie ten mundur, który ma na sobie, przechodźmy do tego munduru. To jest wynik, właśnie trzeba powiedzieć ważną rzecz. Ten Sejm Wielki, oprócz tego, że uchwalił Konstytucję 3-majową, on także przeprowadził reformę wojskową mundurową, czyli te mundury naszej armii zmieniono gruntownie. Czyli pytanie dla uściślenia. Te mundury, które były po tej reformie, wywodziły się wcześniej z tych mundurów saskich, tak? Nie. Czyli no, jeszcze... Nie. Te mundury saskie oczywiście były przed reformą, ale to był taki krój munduru wzoru zachodnio-niemieckiego, prawda? Czyli to nie był czysto nie. polski, tak. tylko I właśnie ta reforma polegała na tym, że prowadzono te kurtki kroju polskiego, czyli to, co ja mam na sobie, wzorowane na kontuszu szlacheckim. Czyli to można powiedzieć, że to był pierwszy polski, czysto polski mundur wojskowy. Tak. No piękna sprawa. No i co ważne, po raz pierwszy w historii naszego wojska ustalono jeden właśnie wzór munduru, ten, dla całego wojska, czyli zarówno generał, czyli jakie tam, albo oficer jakiś tam niższy, podoficer i szeregowiec, tak jak ja, mieli ten sam krój munduru. Oczywiście tam generał mógł mieć z lepszego materiału i miał już takie odznaki stopni pierwsze, które się pojawiły, natomiast
ten szeregowiec, przez to, że dał mu ten mundur, który w zasadzie był ten samego kroju, co mundur oficerów, jakby się trochę mocno dowartościował, prawda? On poczuł się częścią, on mógł się poczuć nie tylko jako takim gniezdem armatnim w ramach armii króla, czy tam, bo nie każdy chciał nastawiać, bo dla wielu takich prostych żołnierzy, niestety, no, trzeba powiedzieć, sprawy króla i ojczyzny nie były, mogły być obojętne. Ale przez to, że dostali takie mundury, no to on mógł poczuć się częścią, kimś ważnym, nie? Kimś ważniejszym, prawda? No a pytanie takie też ciekawe. Ten mundur, który tutaj widzimy, na ile on jest odwzorowaniem tego munduru z epoki, tego pierwszego polskiego munduru? Mógł być dosyć, znaczy powiem tak. Czy mamy w ogóle jakieś źródła takie, które dokładnie wskazują na sort, czy... Mamy źródła pisane i to jest trochę więcej, chociaż też mamy przepisy mundurowe, które się zachowały, ale mamy też kilka zachowanych, ale tylko kilka oryginalnych kurtek właśnie takich. Tych takich kurtek, ale to są kurtki kawalerzystów narodowych oraz artylerzysty jednej kurtki. Natomiast nie zachowała się żadna kurtka szeregowego piechoty. Ale to nie jest, to nie ma takiego wielkiego problemu, jakby się mogło wydawać, ponieważ te kurtki piechoty, czyli takie jak ta kurtka, szyto dokładnie na wzór tych kurtek kawalerii. Oczywiście tam były takie praktycznie mało ważne uproszczenia, bo kurtka kawalerzysty miała takie szwy tutaj kolorowe na plecach, a szeregowego piechoty nie. Prawda? Ja nie mam tutaj szwów na plecach. Także generalnie tak to mogło wyglądać, prawda, tak wyglądało. Mamy też wiele obrazów, prawda, one przedstawiają oficerów Wojska Polskiego, głównie towarzyszy Kawalerii Narodowej i te mundury na tych obrazach są właśnie tego wzoru. A można powiedzieć, że gdzieś w Europie, na świecie może nie, ale bardziej w Europie, czy jakieś formacje wojskowe innych krajów mogły mieć podobny krój do tego polskiego? Wszędzie mieli podobny. Czyli zdarzało się, że... Czyli to nie był osamotniony rodzaj munduru w wojskach europejskich? Jednak liczono się z jakimś taką... Rosjanie mieli podobny wzór, ale to nie był taki sam wzór. Mieli kilka takich różnic, nie? No generalnie to była taka ogólna tendencja w armiach europejskich, żeby te mundury skracać. Bo ten nasz mundur właśnie wywodził się z kontusza szlacheckiego, czyli taka skrócona wersja kontusza. A kontusze były takie długie suknie. To bardzo bym prosił o przedstawienie tak od butów po czapkę. Od opuszczenia od góry zawsze. Albo od góry, tak. Bardzo proszę. Od... No to ma na sobie generalnie, powiem tak, kaszkiet, to co ma na sobie kaszkiet. To jest kaszkiet piechoty. Zachował się jedyny kaszkiet, który się znajduje w Muzeum Wojska Polskiego. Ten kaszkiet, który jest przy manekinie pierwszego regimentu Dziamińskiego. On ma akurat cynową blachę. Znaczy czerep jest oryginalny w tym muzeum, natomiast kita jest dorabiana. Ale wiemy, że piechota polska nosiła czarne kity. Generalnie czarne. Czyli tak, mamy jeden oryginalny kaszkiet, no ale wiemy, mamy przepisy mundurowe, które ten kaszkiet opisywały. No i właśnie ten kaszkiet jak gdyby był podstawowym takim elementem polskiego żołnierza. Tu może zdajemy go na chwilę. Dlaczego takie grzebienie? Otóż to te grzebienie generalnie nie są nawiązaniem do np. husarii, tylko to jest nawiązaniem do wzorów starożytnych. Bo wiek XVIII, czyli końcówka wieku XVIII też była zafascynowana czasami starożytnymi. No, wiedziano, że w starożytności byli tacy hoplicy, tacy greccy żołnierze hoplici, mieli takie hełmy z brązu z takimi grzebieniami. I ci hoplici dzielni greccy właśnie odpali ten najazd perski, byli tacy mężni i waleczni. I w ten sposób temu żołnierzowi europejskiemu, polskiemu, 2500, no może 2000 lat później, salkiem, dano też takie nakrycie głowy z tymi grzebieniami, żeby on wykazywał się takim męskim dzielnością, jak ci dawni hoplici greccy. Stąd te grzebienie. Generalnie polska piechota miała czarne grzebienie w kolorach naturalnych. Ale kilka regimentów mogą mieć białe grzebienie albo też czerwone. No takie są, ja czytałem w literaturze dwie takie wersje, nie? Odnośnie regimentu czapskiego, że w jednej wersji miał te białe kity, grzebienie, w drugiej wersji miał czerwone, no ale trzecie miał też czarne, więc ja przyjąłem czarny grzebień. Tak samo z blachami, nie? Większość opisów daje mocniejsze blachy do tego regimentu, natomiast mogło, nie wiem, no, jedna wersja czy dwie mówią o cenowej blasze.
Także tak się było, a tutaj taki orzeł stanisławowski, taka forma takiego orła właśnie, który się zrywa do lotu. Dzisiaj mamy takiego orła wojskowego. Ten orzeł wojskowy na dzisiejszych wojskach lądowych to jest taki orzeł siedzący na tarczy Amazonki. Natomiast taka forma, taka pierwsza forma polskiego orła wojskowego to jest właśnie ten orzeł, który się jakby zrywa do lotu. Mamy oczywiście kilka takich orłów wykopanych z ziemi, w różnym stanie, ale one właśnie mają tę formę. Dalej, no kurtka kroju polskiego, czyli to, co wcześniej mówiłem, to jest ten zasadniczy część munduru, włogi, właśnie włogi polsowe. Natomiast mogło się zdarzyć tak, że w ramach danego regimentu, ponieważ te mundury co 2 lata miano zmieniać, mogło się zdarzyć, że noszono też poprzednie wersje kurtek z innymi włogami. W przypadku regimentu chyba czapskiego mogły być też zielone włogi. Także w tym regimencie ciężko żołnierze mogą nosić te kurtki z włogami zielonymi czy z czerwonymi. Natomiast na tym obrazie przysięga Kościuszki na rynku krakowskim. Regiment czapskiego stoi właśnie w takich kurtkach z pomstowymi włogami. Ten regiment też brał udział w kilku najważniejszych bitwach. Dobrze, musimy przejść do bitwy. Spodnie, Czechczery. Ważna rzecz, ówcześnie nie było rozróżnienia na mundur polowy i galowy. Był jeden mundur, którym żołnierz chodził przez cały rok. Czyli jedyne, co się zmieniało, to na lato zakładał te spodnie Czechczery białe, letnie, a na okres zimowy sukienne, granatowe. Buty, tutaj ja mam takie stylizowane buty, ale wiadomo, że oni nosili różne rodzaje butów. Jednym z tych rodzajów były takie węgierki wysokie, ale nosili też krótkie formy, takie krótsze formy, także to jest taki temat nadal do odkrywania. To są białe spodnie wciągnięte w buty, to jest tak się przyjmuje, że to jest na wzór litewski, bo Litwini jakby te spodnie białe wsuwali w buty, natomiast ten pierwszy regulamin był taki, że te spodnie białe jakby były naciągane na te buty i takim rzemieniem tutaj owijane. I przechodzimy do oporządzenia. Co z oporządzenia? Jak to wyglądało? Na pewno też było pewnie skórzane i część lniane. Skórzane, czy oporządzenie generalnie nosiło taką nazwę lederwerki. To jest z niemieckiego, bo leder to jest skóra, werk, praca. Lederwerki. To była taka nazwa na te wszystkie skórzane elementy żołnierza i na tych pasach, czyli te pas tutaj, które żołnierz nosi, na tych pasach żołnierz nosił właśnie swoje, to wszystko, co było potrzebne do walki, a więc po prawej stronie tak zwany patronaż, czyli torba na patrony, czyli ładownica, po dzisiejszemu mówimy. Lewa strona to jest tornister, taki włochaty. Nie zachował się żaden oryginalny tornister Piechora Polskiego z tego okresu. Tak samo jak ładownica też nie zachowała żadna. Tutaj jeszcze była taka feldflasza, czyli taka manierka, bo feld, pole, flasza, no to taka... Czy tam w manierce mogli nosić alkohol, tak? Z reguły nosili alkohol. Nawet była regulaminowa przydzielona ćwiartka wódki. Dla kurażu i dla ciepła. Tak. No i tam jeszcze było, tutaj chodzi o, była tak zwana torba prowiantowa po lewej stronie, w tej chwili nie mam. Półszabla piechoty, czyli taka skrócona wersja szabli, ale w powstaniu kościuszkowskim te szable... Czy możesz pokazać? Te szable zabrano piechurom i oddano im, dano te szable po prostu jakimś tam oddziałom, które na prędce improwizowano. Nie? Bo te szable... Czyli ostatecznie nie nosili tych krótkich szabli? W 1992 roku w obronie konstytucji nosili. Później też tam część mogła nosić jeszcze, bo mamy takie jakby ogólne wiadomości, a jak czy jesteśmy w stanie pewne rzeczy sprawdzić już. I z oporządzenia rozumiem to wszystko. Możemy delikatnie. No i ten pas przejść... tutaj pas, który trzymał, na którym trzymało ten tasak i tutaj jeszcze bagnet, tak? Czy plecaki też nosili, czy raczej plecaków? Tornister to jest tak zwany. Tornister. To znaczy plecaki jako takie nie, bo to plecak się przez tutaj zakłada. Czyli tornister. Tornister. Tak. No i przechodzimy chyba do najciekawszej rzeczy, czyli oczywiście oprócz białej broni, no do broni palnej, która była jak gdyby najważniejszym narzędziem każdego żołnierza, poza pełnym brzuchem oczywiście. Tak, tutaj jest kolejny temat, o którym można dużo mówić. Tutaj jeszcze trzeba siłą rzeczy nawiązać
do tego, że my byliśmy państwem zacofanym gospodarczo. Myśmy nie byli w stanie, kiedy ta nasza armia zaczęła się powiększać, po reformach systemu wielkiego, kiedy on zaczął się powiększać, te broni zaczęło brakować. I myśmy w kraju mieli tam kilka zaledwie manufaktur, które produkowały ograniczoną ilość broni palnej w roku. To, co one produkowały, starczało generalnie na uzbrojenie tylko Gwardii Korony Litewskich. Dla takich zwykłych regimentów pierwszych liniowych, tak jak Czapskiego, tej broni już nie starczało, w związku z czym my zostaliśmy zmuszeni do zakupu karabinów za granicą. Już w latach bodajże 70. zaczęto kupować broń wzoru pruskiego. I to jest właśnie ten wzór Potsdam. To jest wzór 1740. W tego typu karabiny skałkowe były wyposażone takie, no, te regimenty liniowe nasze. Czyli ten regiment Czapskiego też. To generalnie jest wzór 1740, natomiast myśmy kupowali też taki wzór, czy taką modyfikację tego wzoru z 1782 roku. I ta modyfikacja polegała na tak zwanym samoczynnym podsypie panewki. Tutaj tego nie ma, bo to jest ten wzór z podsypem panewki, taki klasyczny. Natomiast ja mówię o tym dlatego, że te karabiny były podłożone na piechota, nasza. A na czym polegało obsługiwanie na tym, że samopodsypywaniem? W tym karabinie Potsdam jest samoczynny podsyp panewki. Nie trzeba było tego robić, te czynności podsypywania panewki tutaj. Ponieważ to był taki rozszerzony otwór zapałowy. W momencie, kiedy żołnierz tą kulę z prochem tutaj ładował, on przekręcał karabin w którąś tam stronę i ten proch się samoczynnie z tego dna lufy przesypywał na panewkę. I to pozwoliło ilość tych tęp, czyli chwytów broni, zredukować do 8. I teoretycznie także zwiększyć się skuteczność, ale tylko teoretycznie. Ja czytałem w literaturze, że nawet do 6 strzałów na minutę, ale teoretycznie. Ponieważ trzeba pamiętać, że te otwory zapałowe się zatykały dość szybko i ta szybkostrzelność bardzo szybko spadała do rzędu dwóch strzałów na minutę. A w warunkach bojowych to zwłaszcza było widoczne, gdy chodziło o stres, ograniczona widoczność i to wszystko podawało, że inaczej jakby szybciej się mogło wykonać te czynności w warunkach pokojowych, kiedy żołnierz na spokojnie to zrobić, inaczej podczas boju. No to żołnierz był całkiem nieźle wyposażony, a pytanie, ile mógł taki żołnierz przenosić ładunków, ile mógł oddać strzałów w trakcie bitwy, ile miał tych ładunków w danym momencie, nie że tak powiem, w zebranych gdzieś tam w wozach zaopatrzenia, tylko w trakcie bitwy, ile żołnierz mógł przenosić ładunków w ładownicy, ile mógł oddać strzałów? No powiedzmy tak, to jest między 30 i 40 ładunków. To jest też pytanie o to, jak te duże ładownice były. Natomiast my nie mamy ani jednego oryginalnego egzemplarza polskiej ładownicy Piechura XVIII-wiecznego. Nie mamy, gdybyśmy znali wymiary jej, to byśmy byli w stanie więcej określić, czy mógł tych ładunków, powiedzmy, 40 mieć, czy 30, nie? Bo mniejsza ładownica mieści mniej ładunków. Natomiast na rysunkach Orłowskiego i Norblina te ładownice piechoty są raczej małe. Czyli można przyjąć, że powiedzmy 30 ładunków ładownicy miał przy sobie. Czy pytanie takie techniczne dla części naszych słuchaczy, czy te 30 ładunków można było oddać bez przerw? Nie, czy lufa się nie nagrzewała, czy nie mogło występować zagrożenia wysadzenia lufy albo jakichś komplikacji związanych z nadmiernym użyciem w trakcie walk? Teoretycznie można było użyć, powiedzmy, tyle tych 30 strzałów przy założeniu, że otwór zapałowy się nie zatka. Jeżeli otwór zapałowy się nie zatka do tych 30 strzałów, to można było. No bo lufa wiadomo się nagrzewa, ale jest w stanie, powiedzmy, no zależy jak często się strzela, nie? Przykład oddział oddaje jakieś tam kilka salw i nastąpi minuta albo tak kilka minut przerwy, czy 10 minut, lufa się schłodzi. To zależało od kilku czynników.
No i tym sposobem kończymy jak gdyby opis samej sylwetki, a teraz może jeszcze krótko o samym uczestnictwie regimentów w walkach, w bitwach, bo wiemy, że tych potyczek troszeczkę było. Były takie potyczki jak pod Zieleńcami w 1792, Dubniki w 1792, Dubienka, Racławice sławne, Szczekociny, Maciejowice, Praga. Może można byłoby opisać jakąś taką krótką bitwę, ale jedną z najciekawszych, albo może najważniejszych bitew, w których brał udział regiment Czapskiego. No to weźmy na przykład, jeżeli jedną bitwę mam powiedzieć, to weźmy bitwę pod Racławicami. Tam regiment Czapskiego brał w niej udział i dwie kompanie tego regimentu brały udział we frontalnym ataku kosynierów na armaty rosyjskie, tym słynnym takim epizodzie z tej bitwy, kiedy ten oddział 320 kosynierów poszedł z kosami na armaty rosyjskie i je zdobył. I ci kosynierzy byli jakby flankowani po obu bokach czterema kompaniami piechoty regularnej. Po jednej stronie było te dwie kompanie z regimentu 6, a po drugiej stronie z regimentu 3. No i ci żołnierze regimentu Czapskiego też tych część armat rosyjskich wtedy zdobyli. I oni też brali udział, jakby część żołnierzy z regimentu Czapskiego jakby stanowiła centrum szyku Kościuszki. I oni przyjęli na siebie ten ostrzał artylerii rosyjskiej, a także prowadzili ogień salwowy do jazdy i do piechoty rosyjskiej, która tej kolumny pułkownika Pustowołowa, która chciała obejść na szyk. Także oni mieli zadanie wcześniej ten manewr rosyjski udaremnić. Także wiemy, że pod Racławicami regiment trzeci poniósł bolesne straty, bo poległa 3 oficerów, z tego co wiemy. Natomiast ilość żołnierzy, ile poległo, nie wiemy. Można przyjąć tak, z regimentu na przykład drugiego poległo około 60. No to z tego trzeciego też mogło te straty być kilkudziesięciu ludzi. No jeżeli mam mówić o jednej bitwie, no to tak to można podsumować. Jaki był czas odnowienia takiego regimentu po takiej bitwie? Ile czasu musiał upłynąć, zanim się uzupełniło straty takich, zwłaszcza oficerów? W przypadku tej bitwy pod Racławicami dosyć szybko, bo po tej bitwie Kościuszko założył tak zwany obóz w Bosutowie. I tam napłynęli nowi rekruci do tego obozu i przede wszystkim starano się uzupełnić straty w tych regimentach piechoty regularnej, czyli w drugim regimencie, trzecim Czapskiego, szóstym, no i tam siódmym. Także oni stosunkowo szybko po tej bitwie zostali w miarę uzupełnieni. Po tej bitwie. Wiemy, że liczebność takich regimentów w 1792 wynosiła około 1589 osób. Czy to faktycznie pokrywa się z rzeczywistością? Czy taka była liczebność regimentów? Nie do końca. Znaczy mówimy o, według tego etatu tymczasowego, który przyjął Sejm Wielki, liczebność etatowa regimentu piechoty wynosiła 1440 około ludzi. Ale ta faktyczna liczebność często była mniejsza od tej etatowej. No wiadomo, dezercje, straty, choroby. Wiemy, że przed dzień bitwy pod Racławicami ten regiment trzeci liczył około 900 żołnierzy, około 900, ale on już wcześniej był objęty redukcją rządów Targowicy. Bo rządy Targowicy objęły redukcją wojsko polskie i ten regiment został już częściowo objęty redukcją. Zamiast tych etatowych tam 1400, czy 300, miał około 900 ludzi pod Racławicami. Po bitwie trochę mniej, wiadomo. No, piękna sprawa. No i tym sposobem omówiliśmy Państwu postać żołnierza regimentu Czapskiego. Dziękujemy panu Adamowi za wypowiedź. Oczywiście liczymy na to, że będziemy mogli po raz kolejny z nową sylwetką pana Adama przeprowadzić nowy jakiś wywiadzik, tak żeby nam mógł opowiedzieć, opisać. A na chwilę obecną dziękujemy i do usłyszenia, do zobaczenia.